Hej! Pewnie nie wiecie, ale przez cały czas otrzymuję prośby od mojego męskiego grona widzów, żebym wreszcie nagrała jakiś film z poradami dla mężczyzn. Problem w tym, że nie za bardzo wiem, jak to się robi, więc postanowiłam się trochę dokształcić. Najbardziej znany podrywacz na świecie zrobił grę, w której uczy podrywać kobiety. Ale mam szczęście. Jeżeli jesteś moim męskim widzem, to następnym razem, zanim napiszesz wredny komentarz, przypomnij sobie, jak się dla Was poświęciłam i wydałam całe 30 zeta, żeby się dla Was dokształcić. To jest zagadanie do dziewczyny na ulicy. Myślę, że każdy męski widz chciałby wiedzieć, jak to zrobić. Zobaczymy, czy ja sobie poradzę. Jak podejść, jak podejść? Obok niej? Zagwizdać? Udawać lepego? No nie. Dobra, odchodzi z przodu. That's correct. When you stop a girl on the street, you need to be directly in front of her. Dlaczego obok niego leżą półnagie laseczki? Okej, teraz prawdziwy moment prawdy. Jakiego tekstu na podryw użyć? Nie widzę tutaj tekstu, czy bolało, jak spadałaś z nieba. Nie ma też podrywu na kasztan. Powiem jej, że wygląda elegancko. Hey, excuse me. Can I tell you something really quickly? Sure. I just saw you and wanted to let you know that you look really elegant. I love this skirt as well, it's really summery. Thank you. This is good because... Kurde no, czyli kiedy jesteś guru uwodzenia, to obok ciebie pojawiają się półnagie modelki. A dlaczego koło mnie nie pojawiają się półnagie mężczyźni, kiedy udzielam moich porad? So what's your plans for today? I'm actually going to the park to feed the squirrels with my friend. What? Feed squirrels? Yeah. What do you feed them? Like hot dogs? No, almonds? Almonds? Yeah. That's their favorite, is it? It seems to be. That's nice. Well, they're really cute, aren't they? Boże, ileż można rozmawiać o wiewiórkach. I do. Dobra, co teraz mogę zrobić? Mogę ją zagadać na śmierć, mogę przez cały czas gadać, nic innego nie robić. W sumie to już przez cały czas to robię. O, mogę ją też pocałować. You're just so beautiful and I want to give you a kiss. Whoa, no. Nie? No, 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 no. I'm not trying to f***ing ass or anything, just a little kiss. F*** you. A nie! Zła odpowiedź! Boże, i co teraz? I zniknęły półnagie modelki. Dobra, czyli wychodzi na to, że musimy zagadać tę dziewczynę na śmierć. Yeah, I was just walking, there's a nice park down there. So that's why I came over and said hi. In the early stages of an interaction. Mogę z tych lasek, nawet nie patrzą w kamerę, pewnie mają zakaz. What kind of things do you like to do in your free time? I actually don't have a lot of free time. I work a lot, so when I'm not working. Nie, w ogóle to nie jest dziwne, że gadają o tym wszystkim na środku ulicy, ona go w ogóle nie zna i nie wiadomo, o co mu chodzi, ale spoko. Listen, I've got a few minutes right now, so do you want to just grab a coffee? What do you say? Yeah, okay, let's great. Go. Yeah, let's go. Okej, czyli wychodzi na to, że kluczem do poderwania dziewczyny na środku ulicy jest zatrzymanie jej, zadanie jej miliona pytań, na które ona spokojnie będzie sobie odpowiadać, a potem wystarczy zaprosić ją na kawę. Kurde, gdyby ankieterzy znali te metody, to na pewno liczba kwestionariuszy, które mają do wypełnienia dziennie, zwiększałaby się tak gdzieś do miliona. Dobra, teraz musimy poderwać dwie dziewczyny naraz. I to w barze. To będzie trudne. Jak przełamiemy lody? Dobra, co możemy zrobić? Dziewczyny się nas nie spodziewają, więc zakradniemy się z tyłu. Let's just give it a chance that we'll have a drink and see who's here. O nie! Zauważyła nas! Hey girls! O mój Boże! How's it going, girls? Get up! Well done. Well done for choosing the creepiest choice in the game. Dzięki. Wiedziałam, że wybiorę najgorszą możliwą opcję w grze. Dobra. Poproś przyjaciółkę, żeby zostawiła was dwójkę samych. Listen, what's your name? Claire. Jak to masz na imię? Anna. Anna? Her name is Anna. Well, look, whatever. Claire, Anna, Margaret. No, jakkolwiek masz na imię. Listen, babe. Do you mind just leaving us for a second? Just going off because... I mind. I really like your friend. And I mind, maybe, you know? Wait, look. I'll get to you in a minute. Listen, just leave us for a second, please. Excuse me? Weź. Anna, weź spierdź. Two of us, three. Can you leave three. Us? And No. Well, how about we play a game? You leave first, no. And then I stay with your friend, no. And then you don't come you back. Know, you like that? That's another. You leave. Now.
Yeah, now. Przykro mi, Richard, ale musisz stwierdzić. I'm confused. Do you want to leave with me? No, I want you to leave us. With you? With no. her? Richard, yes, musisz odejść. Just go for it and let us continue. Richard, idź stąd. Zróbmy coś dobrze wreszcie, bo ewidentnie jestem w tym strasznie k***a. I want to tell you, she has a boyfriend. She has a boyfriend? Może od godziny próbuję poderwać, dopiero teraz mówią, że ma chłopaka. No dobra, no, skoro ma chłopaka, to idziemy stąd, nie? Well, what's your boyfriend's name? Andrew. Andrew, well, look, I respect Andrew. Szanuję Andrzeja. And so I'm just not gonna talk to you, and I think it's better that way. That's one option, but... A! Znowu źle? Okazuje się, że to nie jest najlepsza odpowiedź. Chcecie wiedzieć, jaka jest najlepsza? Powiem wam. Czy planujecie ślub? Jest to pradawna metoda, która ma na celu zniechęcenie was całkowicie do faceta. Jest ona praktykowana od lat przez nasze mamy, babcie, ciocie, ojców, wujków i tak dalej. I polega właśnie na tym, żeby ciągle się pytać, kiedy weźmiesz ślub z tym facetem, kiedy weźmiesz ślub, aż ci się w końcu odechciewa. Tak, to zapewne ta metoda. Excellent, because this allows you in a smooth way to find out how serious they are in the relationship. Why not keep in touch with the girl, keep her around, and who knows, one day when she's single... Okazuje się, że chłopak to nie jest problem dla super podrywacza. Podrywanie dziewczyny w klubie, na parkiecie. To będą na pewno bardzo cenne wskazówki. Okej, jak podrywamy dziewczynę na parkiecie? Jak podrywamy dziewczynę na parkiecie? Dobra. Jasna sprawa. Wszyscy wiedzą, że najlepszą metodą na podryw na parkiecie jest twerk attack. Hej. To było śmieszne. Doesn't work too well. Biedny Richard. Dobra, dobra. To w takim razie uderzmy ją biodrem. O. Lubisz to? Little bit risky, can prawie? Work, can not work, so it's not the Co safest option. W połowie option. Ubrane. Sometimes it can be okay. Moonwalk away. Moonwalk? No? Really? Co w tym złego? Ja bym się ucieszyła, jakby w końcu sobie poszedł. To jest blisko. I w ogóle w tym klubie są same dziewczyny. Taka sytuacja się nie zdarza. Kto chociaż raz był w klubie, doskonale wie, że proporcja jeden facet na 5 lasek to jest rzecz niemożliwa. Jest to bajka. Zaproponuj drinka. I'm thirsty, let's go get a drink. Yeah! Dobra, nie chcę się już tego słuchać. Laskajcie po parku. Ubrana jakby szła na randkę. O. Co powinien zrobić? Po tej z przodu? Czy iść za nią? Iść za nią. Ah, the creepy stalker choice, following her. Don't do it. Jestem creepem, jestem creepem. To you, that's it. On to the next one. Okej, okej, Richard. Dobra, masz rację. Podejdziemy z przodu. Well, I'm Richard, by the way. I'm Kate. Nice to meet you. Nice to meet you. Have too. You don't mind me asking, but we're in a park. Yeah? Right. And you're wearing heels and a dress. What's that about? No właśnie. I just had an interview. Oh yeah? Looking for a job? Zapytaj się, dlaczego nie znajdzie sobie bogatego faceta i nie będzie musiała pracować. Hang on a second, why are you looking for a job? You could just, I don't know, find some rich guy and then just sit at home reading magazines, doing your nails. You mean you like a rich guy, like you? Well, maybe, could do worse. Oh bullshit, you know what, if I were looking for a rich man, it yeah. wouldn't be you, because you look like a hobo. A hobo? And even the gold diggers out there don't want to be called out on it. Nie, dlaczego mam wrażenie, że ta gra nie polega na tym, żeby pomóc komuś w podrywaniu kogoś, tylko generalnie w takich podstawowych zasadach komunikacji z innymi ludźmi? Co wypada, a czego nie wypada mówić? What's your favorite food? My favorite food is tacos. Tacos? Hey, it's Mexican. Co? Eufemizm. Na bycie lesbijką? Tak, tak. Zdecydowanie to będzie najlepsza odpowiedź. Mhm.
Tacos, but isn't that a euphemism for being a lesbian? Because it's kind of shaped like a pussy and then you're like... That's gross! With the taco. Oh, disgusting! Okay, I guess I was wrong. Dirty little bugger. Przepraszam! Przepraszam! Powiem, że lubię meksykańskie jedzenie, tak naprawdę nie lubię. Dobra. That's amazing. I love Mexican food as well. Spicy food, guacamole, enchiladas, and of course tacos. Yeah, it's amazing. We've got so much in common already. Yeah, kind of. Yeah, tak, tak dużo. Too much me-tooing doesn't really work. It can make you seem disingenuous. No co ty? Przecież tak trzeba. I think men are better at cooking than women. Co? Yeah. Yeah, all great chefs are men. Well, that's actually true. No, dobra, no ale to nie znaczy, że gotują lepiej niż kobiety. No, umówmy się. Mężczyźni są lepsi we wszystkim. Mężczyźni są lepsi w całowaniu i spróbują pocałować. Żadna z tych odpowiedzi nie jest dobra. Boże, co mam wybrać? Nie wierzę, że to jest dobra odpowiedź. No nie wierzę, naprawdę. But yeah, the men are good at cooking, but actually I go as far as saying men are better at pretty much everything. Oh, come on, you're kidding, right? Should I be kidding? Well, let's assume I meant it. Like, what's something women are better at, do you think? Everything. What? Bodybuilding, powerlifting. Playful's always good, so no that's a good option. O, proszę bardzo, jak zakończymy to spotkanie? O, zaprośmy ją na imprezę dla swingersów. There's this party in the mansion on Friday, but it's got very expensive tickets, but I already bought one as another one, right? Everyone goes and they kind of wear something really sexy, and then like you swap, like... Sorry, swap stop, what do you mean? It's a sorry, what do you mean, Richard? With, and I thought to you take might be your perfect. Right hand, wanker. Take my right hand to the party. Richard, you are such a creep! Dobra, zmieniam zdanie, wiecie co? Nie chcę być już super podrywaczem. Ale zobaczmy jeszcze, jak według niego wygląda podrywanie dziewczyny w kawiarni. Który czyta książkę. Dodatkowo utrudnienie. Idzie creep. Boże. Okej, wybieramy. Proszę bardzo, powiedz jej, że bohater tej książki umiera na końcu. Zrób jej spoiler. To na pewno zadziała. Na pewno. Hej. Hi. What you got there? A book. I know. What's the... Show me the cover. Ah, that one. Have you read it? He dies in the end. Yeah, he does. Sorry to spoil it. I've actually read it before. Ah, you read it before? So you like it that much, you're reading it again? Jakie jest prawdopodobieństwo, że ona czyta tą książkę po raz drugi, kiedy on jej sprzedaje spoiler? This is a playful opener. Serio? Again, it can chłop work robi jej spoiler książki, którą czyta i to jest okej. Okay. No wiecie co, nie wiem jak wy, ale jakby mnie facet zrobił spoiler książki, którą czytam, czy jakiegoś filmu, który właśnie oglądam, albo serialu, to co bym zrobiła, to chyba bym go... Oh, what? Oh, promise me you're never gonna do it again. I promise. Wiecie co o tym wszystkim myślę? You leave. Now. Yeah, now. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings.